Życie youtubera podróżnika nie jest łatwe. Pod McDonaldem śniadanie. I wrzucam dla was film. Alfonso Capone. Cygarka odpalone, łódeczka. I taka rozkmina. Ciekawe, czy Kevin jest sam w domu. Jak myślicie? Idę szukać wejścia. Jest Dennis Rodman. Siema z zimnego Chicago. Właśnie sypie śnieg. Jest przed 9 rano. Odespałem wczoraj. Już jest super, świetnie się czuję. Tylko w nocy mała awaria. Po prostu wywaliło internet. Rano się budzę, a film nie wrzucony dla was. I teraz szybko właśnie zapieprzam do najbardziej popularnej restauracji w Ameryce, czyli do McDonalda. I muszę wrzucić film. Nie wiem, co się stało z tym netem. Próbowałem naprawić, no i trudno, nie działa. Także od razu misja zrobić swoje. Aha, jak ja tu przejdę? Kurde, nie ma chodnika. Trochę biała, trzeba iść trawą. Dzisiejszy dzień. Najpierw trening z Andrzejem. Andrzej pojechał gdzieś tam jeszcze morsować teraz. Ja odpuściłem, dla mnie za zimno, szczerze mówiąc. Nie kręci mnie to. I dodatkowo myślę, że nie jestem przygotowany w ogóle na to, bo mi jest normalnie zimno w takich warunkach jest teraz, bo jednak byłem przyzwyczajony do ciepła, a po prostu później przyjeżdża po mnie i lecimy z treningiem. Tak mówiłem, myślę, że tutaj będzie mocno przepracowany okres, że będzie naprawdę super. Dobra, chowam telefon, bo tak zimno w ręce. Ani nie mam czapki, ani nie mam rękawiczek, ani kurtki zimowej. Ale na parę dni niepotrzebne. Zmieniam później kierunek na ciepło. Życie youtubera podróżnika nie jest łatwe. Pod McDonaldem śniadanie. I wrzucam dla was film. Za takie opóźnienie, że naprawdę. Jestem tutaj już ponad godzinę. W środku mi nie pozwolili siedzieć, bo nie wolno. W ogóle jest bardzo dużo rzeczy tutaj zamkniętych teraz. Ale to już mam wiem i zresztą dzisiaj zobaczycie. Nie wiem, gdzie mi się w ogóle uda pójść. No ale trudno. Ale już niedługo przetwarza, film zaraz będzie na kanale i mam nadzieję, że później zacznie działać normalnie w domu, bo nie chciałbym znowu tu jutro marznąć. No zobaczymy. Smacznego dla mnie. Wbijamy na trening. Też ściana ze wszystkimi wycinkami. Pisali w gazetach o Andrzeju. Pozdrawiam SFD. Właśnie wchodzę na wagę. Pokazuje 79 kg. Byłem przekonany, że coś mi się przytyło. Tak liczyłem, będzie 82, 83 może. A tu jeszcze w dół poszło. Także jest dobrze. Łatwiej się będzie trenowało na pewno. Zaraz startujemy. Najpierw lekka rozgrzewka i tak dalej, no bo jest naprawdę zimno. Znaczy zaraz się rozgrzejemy, to będzie ok. Później jakieś tam tarcze. Ogólnie cały trening z Andrzejem będzie w osobnym odcinku, będzie nakręcony, będzie pokazany. Andrzej trochę opowie i tak dalej, jak doszedł do mistrzostwa. Cały będzie fajny, przygotowany odcinek. A dzisiaj zobaczycie tam po prostu jakieś wstawki. Później jedziemy coś pozwiedzać też. A, coś mi sędzi. No, dobra, ja startuję. Boksera, to ja tu inaczej. Ma wagę jedną. Z dystansem.
Tak, jeszcze raz. Jeszcze raz. Super, jeszcze raz. Oto, już lepiej, udurka. Teraz bardzo tak jest, celnie. Bomba, jeszcze raz. Dobra, my już po treningu. Teraz idziemy do hinduskiej restauracji. Co jest zjeść dobrego. A później, nie wiem, jak nam się uda, to jedziemy na grup Al Capone. Tylko nie wiadomo, czy się uda. Musimy najpierw się dowiedzieć, gdzie on jest w ogóle. No i co dalej, zobaczycie sami. Chicken butter, ryżyk. No tu cała mieszanka. I piwko Taj Mahal. Zdroko. No i znaleźliśmy grup Al Capone. Gdzie on jest? Ale to... Cygara, zobacz. Cygara, fireball. Wódeczkę. Alfonso Capone. Cygarka odpalone, wódeczka. Kim był Al Capone? Był gangsterem, który sprzedawał alkohol, różne rzeczy w czasach prohibicji. I później poszedł do więzienia właśnie za niepłacenie podatków. Siedział w Alcatraz. Później go przenieśli. Mówią jakieś różne choroby. Co wam jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? W tej razie jeszcze jego rodzina. Są rodzice, chyba rodzeństwo. Al Capone został skazany ogólnie na 11 lat za niepłacenie podatków. Zrobili specjalną grupę, żeby go dojechać szczeblami na sam szczyt mafii. Się wdrapał. No i później jak go przenieśli do jednego więzienia, następnie Alcatraz. Każdy wie, co to jest Alcatraz, tam to już nie było wyjścia. Złapał jakiś syfilis, później jeszcze problemy i tak dalej. No i w 47 roku już zmarł. Zarabiał na tamte czasy bardzo duże pieniądze właśnie na sprzedaży alkoholu i tak dalej. Więc dlatego też tutaj ludzie mu przynoszą wódeczkę, cygara i tak dalej. Bo w tamtych czasach wspierał po prostu ludzi od innej strony. Wiecie, jak było zakazane, u niego, od jego mafii można było dostać różne rzeczy. Ciekawe miejsce, naprawdę ciekawe. Dobra, lecimy dalej, bo zimno. Kolejne miejsce, jakie odwiedzić, zna każdy z was, na 100%. Widział to na pewno nieraz, w święta. Czyli jest to dokładnie dom, gdzie kręcili Kevina samego w domu. Aż mi się chce śmiać, jak sobie o tym pomyślę, że tam jadę. Bo w ogóle nie miałem tego kompletnie w planach. Ale potem jak byliśmy na grobie Al Capone, no to później stwierdziłem, ktoś mi napisał tam, że też przecież tu jest ten dom, co kręcili to. No i stwierdziłem, że pojadę zobaczyć. Później, co później to nie wiem. Dobra, znaczy wiem mniej więcej, ale to zobaczycie. Jadę, bo mam tam pół godziny drogi. Monika dała mi samochód, także jadę zwiedzać dalej. Właśnie dojeżdżam na dzielnię, gdzie jest ta chata. I powiem wam, że tu są takie domy. No, mają co ludzie jeść tutaj. I taka rozkmina. Ciekawe, czy Kevin jest sam w domu. Jak myślicie? To jest ten dom właśnie, gdzie kręcili pierwszą część Kevina. Gdzie mieszkała rodzina McAllisterów. Kto z was nie widział Kevina? Każdy to pewnie po 1000 razy. Przecież to zawsze leci. Przerąbane, jak to tu wygląda. Fajne takie miejsce odwiedzać, naprawdę. Cieszy mnie to, no ale obok też mają niezłą chatkę. O, tam jeszcze większa. Tu w ogóle na tej dzielnicy są takie domy, że
To, że Amerykanie lubią wielkie chaty, to jest naprawdę. No wszędzie są ogromne chaty. Pomyślcie sobie, ten film nakręcili w 1990 roku. Ja się urodziłem w 89, on ma 31 lat. Ładnie. A cały czas wszyscy oglądają, co? Fajne, fajne. O, i możecie zobaczyć tam, ludzie sobie przyszli robić zdjęcia. My czytałem na internecie, że ten dom to jest normalnie atrakcja turystyczna tutaj. Bo wszyscy przyjeżdżają po prostu. No kto nie oglądał Kevina? No, nie ma chyba takiej osoby na świecie, co nie ogląda jak Kevina samego w domu. Nie ma chyba. No, no może gdzieś jest, ale myślę, że jakieś większość świata oglądała. I dojeżdżam po stadion. Chicago Bulls. Idę szukać wejścia. Właśnie jestem pod stadionem Chicago Bulls. Kurde, chciałem sobie zrobić zdjęcie przy pomniku Michaela Jordana. Kto nie zna Michaela Jordana? No chyba każdy zna. No i niestety myślałem, że on jest gdzieś na zewnątrz. A z tego co pokazuje mi mapka, że niestety w środku. A do środka nie wejdę. Ale szkoda. Tak w ogóle, jak byłem młody, to się grało w koszykówkę na osiedlu. No i wiecie, i każdy był jakimś tam zawodnikiem. Albo się było Michaelem Jordanem, albo się było Shaquillem O'Neal'em, albo Kobe Bryantem, który już nie żyje. Albo jeszcze był jeden, Dennis Rodman jeszcze był. To byli zawodnicy, których się zawsze wybierały, których się najbardziej lubiło. I zawsze moim marzeniem było iść na mecz koszykówki właśnie, żeby zobaczyć Bullsów albo Los Angeles Lakers. No i jestem w Chicago, a stadion zamknięty i nie będzie otwarty. No dobra, trudno, wracam. Ale jest znowu zimno. Póki było słońce, było spoko. Zaszło i znowu jest zimno. Tak w ogóle to kiedyś też zawsze chciałem iść na mecz futbolu amerykańskiego albo na baseball. No kurczę, no przez te czasy, które mamy teraz, no nie pójdę. Będzie trzeba wrócić znowu kiedyś. Tylko jedyne obawiam się to, że jak będę podróżował dalej, wiecie, teraz zobaczę trochę tych Stanów. Znaczy zobaczę, no wszystko tak przejazdem po prostu, ale parę tych miast zobaczę. No i później, jak pojadę na przykład do krajów, po których nie można już tutaj wjechać, to nie wiem. Znaczy, planuję tak, że wiadomo, że zmienię paszport i będzie trzeba próbować, ale, no ale szkoda, no szkoda. Nie zobaczę wielu miejsc, które tutaj chciałem zobaczyć, bo są po prostu pozamykane. Co zrobić? Dobra, idę do auta. Muszę wymyślić plan na resztę dnia. Prawdopodobnie pójdę na drugi trening, bo Monika też chciała coś potrenować, także pójdę chyba na drugi trening. A teraz, póki jestem jeszcze blisko downtown, to coś sobie tu zjem od razu. Coś do jakiejś takiej, nie wiem, amerykańskiej restauracji, tylko też nie wiem, czy znajdę, bo tu jest właśnie też pozamykane. Niektóre są otwarte, niektórzy mają wywalone na to, no ale niektóre nie są. Ale ogólnie fajnie, cieszę się, że jestem w Stanach. Tylko nie przypuszczałem, że ja w ogóle przyjadę, jak tu będzie tak zimno. Bo jeśli bym nie miał tego robić, co będę robił, tego programu, no to bym na pewno tu nie przyjechał. Wolałbym Chicago odwiedzić w lato. W lato jest dużo, dużo lepiej na pewno. No i jest ciepło. No, ale to jest ostatnie miasto zimne chyba, które teraz odwiedzę. Już później lecę tylko do tych ciepłych. To nie dla mnie. Patrz, jaka mam nos czerwony, z mrozu. A tu w środku jeszcze jest sklep. Można sobie ciuchy kupić. Jeszcze hokejowe.
Niedawno jeszcze sobie tak chodziłem po plaży. A teraz po śniegu. Niezła zmiana, co? I jeszcze jedna sprawa. Dajcie znać w komentarzach. Znaczy ludzie, którzy tutaj gdzieś mieszkają, albo mieszkali, albo byli. Co jeszcze takiego fajnego mogę tutaj zobaczyć? O czym na przykład nie przeczytam na internecie. Bo lubię odwiedzać takie miejsca. Także jak macie jakieś pomysły, piszcie. Idę znaleźć coś do jedzenia teraz. Ta najpopularniejsza restauracja, która jest właśnie przede mną, odpada. Na pewno nie mam ochoty na McDonalda. Tym bardziej, że dzisiaj byłem zmuszony zjeść tam śniadanie. Ale zaraz coś znajdziemy. Ale grzybki. Hard Rock Cafe. Dobra, tu coś jest. Idę tutaj zjeść. I padło na taką restaurację. Nigdy tu nie... A, to jest fast food jakiś. Chyba. I chyba nie można jeść w środku, ale zobacz, zaraz zobaczymy. O. Tak to wygląda. To przecież trzeba, żeby wreszcie zjeść jakiegoś amerykańskiego burgera. Szkoda, że nie da się tam wejść do góry. Zarąbiście to jest tutaj zrobione. Jest Al Capone. Nie jest tutaj nic Rodman. Burger odebrany, niestety w środku nie można zjeść. Także muszę iść na zewnątrz. Tylko chodzę tu jeszcze, oglądam zdjęcia. Chicago Stadium. Na maksa fajnie zrobiona restauracja. Nieźle wygląda. To tak świński hamburger, że aż... Aż czuję normalnie tak tłusto w buzi, że aż nie fajnie. Zbieram się już z miasta, wracam do chaty. Nie wiem, w planach jest drugi trening. Czy wyjdzie, to zobaczymy, jak dojadę do domu. Ogólnie fajnie spędzony dzień. Bardzo fajnie nawet. I był trening, i było zwiedzanie. I teraz trochę miasta. Ogólnie fajnie. No i niestety drugi trening nie wypalił. Z racji tego, że Monika jeszcze nie wróciła z roboty, ja dodatkowo też muszę porobić trochę, też mam trochę pracy. No i trudno, jutro jesteśmy na dwa umówieni, jutro ma wolne akurat, także jedziemy, czekajcie, bo nie wiem, czy coś się tu... Także jedziemy rano najpierw do jakiejś akademii kickboxingu, gdzie Monika tam trenowała, a później idziemy, znaczy jedziemy wieczorem do gymu Antonego Petisa. Niestety, jego jutro na nim będzie. Będziemy mieli trening z jego trenerem. Jego nie ma, bo pojechał do Los Angeles. Wraca w przyszły poniedziałek. A mnie już nie będzie wtedy. No trudno. Stało się jak się stało. Nie zawsze wychodzi po naszej myśli. Chciałem go spotkać. Chciałem z nim zdjęcie bardzo. Lubiłem bardzo, jak walczył, jego styl walki i tak dalej. No trudno. Nie tu. To może w Los Angeles się kogoś fajnego spotka. Albo... Vegas. Nie wiem, parę miast odwiedzę fajnych, także parę tych gymów też odwiedzę. Prawdopodobnie jeszcze teraz wyjdzie Miami. Jeśli wszystko się ułoży tak, jak się ma ułożyć. No bo szczerze mówiąc, to nie chcę mi się tu siedzieć, bo tu jest zimno.
Wiecie jak jest. Jestem akurat gościem, który lubi ciepło. Lubi słońce, lubi plaże. A tu jest tak zimno, że to nie jest kompletnie dla mnie. Także załatwiam co mam załatwić i lecę dalej. No. A poza tym jest naprawdę trochę wszystko pozamykane. Dużo rzeczy, które chcę odwiedzić, które chciałem tutaj zobaczyć, no to są po prostu zamknięte. No. Dzisiaj nawet też pojechałem specjalnie na taki, nie wiem jak to się mówi, Chicago Harbor czy coś takiego. No nie wiem, taki piękny, no super rzeczy tam były. Dodatkowo ładny widok miał być na miasto, wszystko zamknięte. Wczoraj z Moniką też byłem w paru miejscach, też pozamykane. No i tak to wygląda. No. Wiedziałem na co się decyduję, chociaż myślałem, że będzie więcej rzeczy otwartych, ale... No wyszło jak wyszło, także nie ma co narzekać. I tak się cieszę, że przyjechałem do Ameryki, że miałem taką szansę, że mi się udało przede wszystkim, bo takie byłem, powiem wam szczerze, byłem tak pół na pół, czy się uda, czy się nie uda. I na szczęście się udało. Dostałem dużo pytań, jak mi się tu udało przylecieć. No to sprawa jest prosta. Po prostu trzeba być 2 tygodnie poza terenem Schengen. Z tego co słyszałem, po prostu jest tak, że Unia Europejska nie wpuszcza tutaj ludzi, do siebie ludzi ze Stanów, no to oni po złości po prostu nie wpuszczają. I tak to wygląda. Czyli, no, jakoś tak, mniej więcej. Także tak wygląda. Dodatkowo trzeba wypełnić ESTA. Też musicie mieć... I coś jeszcze? Ja miałem jeszcze taki list zaproszenia, ale tego nawet nikt nie sprawdził. Także tyle. No i adres musicie mieć, jak gdzieś się zatrzymacie na miejscu. No. I to chyba wszystko. Warto przylecieć. Na pewno. No, dobra, tyle w tym vlogu. Jutro znowu coś porobimy, coś pozwiedzamy, potrenujemy. Także zapraszam na jutrzejszy odcinek. Dzięki wielkie, że oglądacie. Jak nie widzieliście poprzedniego, wbijajcie. Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Jak ktoś nie subskrybuje jeszcze, niech zostawi suba. Pozdrawiam.